Dobrze, mamy 17:06, w takim razie będziemy zaczynać. Jeżeli będziecie doświadczać jakichś problemów technicznych, to piszcie je na czacie i postaramy się na bieżąco odpowiadać. Ja się nazywam Urszula Bijoś i jestem koordynatorką programu Solidarna Szkoła w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jeżeli braliście udział już w jakimś webinarium albo w ogóle w programie od początku roku, to powinniście mnie kojarzyć, ale też witamy szkoły, które nie biorą udziału w naszym programie. I ze mną to webinarium poprowadzi, głównie poprowadzi to webinarium Maria. Dzień dobry, ja się nazywam Maria Buko, pracuję w Domu Spotkań Kryterium w Warszawie. Właśnie. To tak tytułem wstępu, zanim oddam głos Marii, no właśnie, webinarium jest taką dosyć prostą formą. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przy żadnych problemów technicznych przysparzało. Jeżeli coś będzie nas zacinać, to tak jak powiedziałam, piszcie na czacie. Widzicie nas jako dwie prowadzące, ale także prezentację, która tutaj się wyświetla. Informacja jest taka, że webinarium jest nagrywane, więc jeżeli będziecie musieli wyjść wcześniej albo coś będziecie chcieli, czegoś nie będziecie pamiętać, to możecie je sobie odtworzyć i także będzie można je pokazać później uczniom i uczennicom w klasie. Okej, to tak właśnie tytułem wprowadzenia. Skąd w naszym programie w ogóle taki pomysł na historię mówioną? To dlatego, że wy jako uczestnicy programu wspólnie tworzymy muzeum online, czyli takie miejsce, w którym zbieramy przedmioty związane z latami 80., związane z akcją Paczki Solidarności, czyli akcją pomocy humanitarnej udzielonej Polakom na początku lat 80. przez społeczeństwa państw zachodnich. I tak pomyśleliśmy, że z racji, że jednym z celów tego, dlaczego tworzymy muzeum online, jest to, żebyście wy i wasi uczniowie trochę właśnie poznali tego, na czym polega historia mówiona, spróbowali porozmawiać ze świadkami historii, zdobyć od nich jakieś informacje, nie tylko te przedmioty, ale także przede wszystkim, bo o to chodzi, historie, które stoją za tymi przedmiotami, i żeby uczniowie dzięki temu w jakiś przyjazny i ciekawy sposób dowiedzieli się czegoś więcej na temat epoki lat 80. No i przykład taki od razu, to jest na przykład jeden z przedmiotów, który widzicie, który jedna z grup uczniowskich już do tej pory znalazła i opisała. No i właśnie, no taki przedmiot, powiedziałabym, prozaiczny, ale można mu zadać sporo pytań, zastanowić się, jaką rolę odgrywał dla jego właściciela, jakie wiadomości można było usłyszeć, i jakby z czym istnienie tego przedmiotu się wiązało dla uczniów. Także mówimy o muzeum, dlatego że zapraszamy do tego, żeby zastanowić się w ogóle nad tym, jak przedmioty codzienne świadczą właśnie o naszym życiu. W ostatnim mailu, którego Wam wysłałam, było takie pytanie do uczniów, umieściliby w muzeum roku 2017 jako najważniejszą rzecz, jakąś mówiącą o naszych czasach. I dostałam już jedną odpowiedź, że powinna to być koszulka, żebym nie skłamała, ale to powinna być koszulka Realu Madryt, który po raz kolejny wygrał Ligę Mistrzów. Więc jakby coś, co teraz dla nich jest ważne i mówi o naszym świecie, a może za kilkadziesiąt lat już nie będzie tak zrozumiałe. I stąd właśnie ten kontekst historii mówionej. I podczas dzisiejszego webinarium Maria opowie Wam o swoim doświadczeniu, zdobytym właśnie w Archiwum Historii Mówionej, ale też w trakcie swojej kariery historyczki i na studiach, które dotyczy historii mówionej. I jeżeli chodzi o takie techniczne sprawy, to teraz będzie takie 40 minut właśnie prezentacji, a później jeszcze na końcu 10 minut od 17:50 do 18:00 na pytania i odpowiedzi. I zachęcam Was do tego, żeby właśnie tą historię mówioną, wywiady się świadkami historii, użyć do tego takiego dobrego narzędzia poznawania historii, narzędzia do tego, żeby zainteresować uczniów właśnie tym okresem, czy jakimkolwiek innym okresem historycznym z historii najnowszej, o którym chcecie porozmawiać, więc oddaję głos do studia. Dziękuję
Dzień dobry jeszcze raz. Może powtórzę dla znajomych, że nazywam się Maria Buko i pracuję w Archiwum Historii Muzealnej Domu Spotkań z Historią. Równocześnie uprzedzę też, że nie jest najlepszą stroną, najmocniejszą stroną technologia, więc gdyby nie było mnie dobrze słuchać, to naprawdę apelujcie od razu. Ula mi powiedziała, że historia ochrona Wam może się przydać właśnie do projektu Muzeum Online i żeby nagrywać opowieści o konkretnych przedmiotach. Ja jednak spróbuję Was zachęcić do tego, żebyście przy okazji... O, no już. A teraz mnie słychać lepiej? Teraz mnie słychać dobrze? Dobra. No i widzicie, nie kłamałam. Możecie mi zaufać we wszystkich kwestiach. Ja bym chciała Was zachęcić do tego, żeby nagrywać relacje biograficzne, historyczne, narracyjne, czyli poznawać całą historię życia osoby, z którą się spotkacie, być może właśnie pod pretekstem jakiegoś konkretnego przedmiotu do Waszego muzeum. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, co to jest historia muzealna i czy o tym wcześniej słyszeliście. O, u Pani Joli nadal nie? Okej. Okay. Historia mówiona to jest metoda zdobywania źródeł, ale jest to też, nie wiem jak to powiedzieć, nazwa technologiczna na spotkanie dwojga osób, które służy rejestracji opowieści narratora. Jest to spotkanie świadome, przeprowadzone właśnie w tym celu, żeby zapisać tę opowieść. Spotkanie dotyczy doświadczeń i pamięci osoby nagrywanej. No i spotkanie jest prowadzone po to właśnie, żeby tę historię gdzieś złożyć. Czyli to nie jest, historia mówiona to nie jest spotkanie przy kawce z babcią, historia mówiona to nie jest coś w ogóle nienagranego, to nie jest wtedy historia mówiona, musi powstać zapis techniczny. Historia mówiona to nie jest nagrywanie kogoś z ukrycia, przestrzegam, o tym jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję. No właśnie, może na początek, żeby dać Wam przykład tego, mam nadzieję, Ula, możesz mi dać kciuka, czy uda się odpalić fragment? So. Dobra, bardzo bym chciała puścić Wam jeden fragment, który pokaże Wam dobitnie, dlaczego warto nagrywać relacje biograficzne, historyczne. Dlaczego, co jest wartościowego w historii mówionej i dlaczego w ogóle nagrywać zwykłych ludzi i ich historię, ich pamięć, ale zanim wpuścimy ten fragment, Ula, jeszcze powstrzymaj proszę palec, chciałabym poprosić Was, żebyście Wy mi, nam, sobie, żebyśmy sobie powiedzieli, co Wam się kojarzy z wybuchem II wojny światowej. Możecie to pisać na czacie. A ja za chwilkę dość przewrotnie puszczę Wam opowieść o tym, znaczy palcami Uli, puszczę Wam opowieść o tym, co Pani Jadwidze Sobol się kojarzyło z wybuchem II wojny światowej. I mam nadzieję, że ten fragment Wam pokaże, że takie historie jednostkowe szarych ludzi, nie z pierwszych stron gazet, warto zapisywać i że one właśnie są taką dodatkową wartością, uzupełnieniem, nie wiem, wzmocnieniem, czymś dodatkowym do tego, co można znaleźć w podręcznikach. Nie odpowiadacie na moje pytanie, więc Pani Jadwiga wchodzi od razu do akcji. Czekaj, Maja, a mogłabyś powtórzyć pytanie tak w jednym zdaniu? Co kojarzy Wam się z wybuchem II wojny światowej? To może chwila na to, żeby... Tak, może chwila na to, żeby napisać. Dobra. To może być jakaś jedna rzecz, jakieś coś, jakieś jedno skojarzenie na przykład. No właśnie, widzę właśnie, że pewnie się zaczną poważne sprawy tutaj. O, słoneczna jesień, to romantycznie. Ale... No jakby, to już pierwszym znakiem jest to, że w ogóle nie powtarzają się Wasze odpowiedzi. To już jest dowód na to, że warto te pojedyncze historie zapisywać. Dlatego właśnie, że pamięci nie ma jednej, doświadczeń nie ma jednych. I to nie jest żadna wada historii mówionej. To jest właśnie taki element wzbogacający. Ten zapis podręcznikowy, o którym już wspomniałam. I no to jest coś bardzo atrakcyjnego i dla uczniów, i dla nauczycieli to się sprawdza też na lekcjach. Takie dowód na to, że ktoś, kto jeszcze żyje, pamięta to, co znamy z podręczników, to dla, no myślę, że generacji już teraz, tak, chodzącej do szkoły jest bardzo abstrakcyjne. Wydaje mi się, że już ich dziadkowie niekoniecznie musieli przeżyć wojnę, albo być może jako małe dzieci. Więc tutaj taki dowód na to, że taki ktoś żył, lata 1 września. Dobra, to teraz poproszę o wspomnienie Pani Jadwigi z 1 września. Daj znać, czy działa.
miałam trudności w gimnazjum, także nawet powtarzałam drugą klasę gimnazjalną, musiałam powtarzać. Zbliżał się właśnie ten początek roku szkolnego i przede mną perspektywa, że ja będę musiała, prawda, już pójść nie ze swoją klasą, tylko o klasę niżej. To dla mnie było okropne przeżycie, więc ja pamiętam, że ja jakoś modliłam się w duchu, żeby coś się stało, żeby szkoły nie ruszyły. Żeby szkoły nie ruszyły, żebym ja nie musiała przeżyć tego okropnego wstydu, bo ja się wstydziłam wobec tego, że jak to ja zostałam na drugi rok. No więc, żeby coś się stało, żeby szkoły nie ruszyły. Proszę sobie wyobrazić, 1 września szkoły nie ruszają. To dla mnie było takie, ojej. Ja się modliłam, ale przecież nie w tym sensie. Więc takie skrupuły potem we mnie powstały, taki żal, jak to ja się tutaj modliłam, żeby szkoły nie ruszyły, no i te szkoły nie ruszyły. No właśnie, tutaj widzicie nową kartę historii, którą... Nowa karta historii, którą pani Jadwiga odsłoniła przed wami. Oczywiście żartuję, tak? Ale na przykładzie tym, który bardzo lubię, widać dokładnie to, czym jest historia mówiona. To nie są fakty, takie te wielkie daty historyczne, tylko to są te fakty przefiltrowane przez osobiste doświadczenie. No i jak widzicie, to może być też coś przewrotnego, dodającego taki nowy wymiar do czegoś, co nam się wydaje oczywistym i już mocno przegadanym i też bardzo poważnym tematem, tak? A tutaj taki żartobliwe wspomnienie. Dobrze, to chciałabym teraz na szybko oczywiście z wami przegadać, to jak w ogóle taki wywiad z historii mówionej sobie zorganizować. Bo to na pewno będzie dla was jakieś zagadnienie. Z kim warto porozmawiać? Ogólnie zawsze mówię, że im starszy rozmówca, tym lepszy. Chociaż w waszym przypadku to nie będzie najistotniejsza rzecz. W waszym przypadku to oczywiście ktoś, kto ma wspomnienie związane z czymś, co dostał z tych paczek, tak? Ale to założenie, że im starszy, tym lepszy, nawet tutaj jest w jakiś sposób adekwatne, bo im osoba była starsza w chwili, która nas interesuje, tym oczywiście będzie miała bardziej pogłębione te wspomnienia, tak? Będzie miała więcej refleksji na ich temat i będzie je lepiej pamiętała, chociaż oczywiście opowieści osób, które były dziećmi w danym momencie, który nas interesuje, też bywają barwne, zależy, czy to było dla nich jakieś mocne wspomnienie. To jeszcze. To jest pierwsza pokusa, kiedy trzeba nagrać kogoś na szybko do jakiegoś projektu. Ja odradzam zawsze nagrywanie osób, które znamy. Także jeżeli poczujecie jakąś taką potrzebę, żeby od razu nagrywać swojego rodzica, czy nie wiem, czy to są jakieś uczniowie, ale nauczyciela swojego albo kogoś z rodziny, okej, to jest akceptowalne. Ale doradziłabym wam, żeby jednak w waszej grupie, w której pracujecie, chociaż wymienić się rozmówcami. Czyli nagrywać nie swoich rodziców, tylko rodziców kolegi, koleżanki i odwrotnie. Dlaczego? Bo wydaje się, że najlepiej się pogada z kimś, kogo już się zna. Otóż nie. To jest taka zasada, która się naprawdę sprawdza w historii mówionej. Inaczej się opowiada osobie, której się nie zna, i dlatego, że jest jednak taki luz spowodowany tym, że się wie, że tej osoby się więcej raczej nie spotka i nie będzie to taki kontakt codzienny. I można powiedzieć coś trochę inaczej, obszerniej, trochę z innej perspektywy. A druga rzecz, nie opowiada się, opowiada się to z dyscypliną, tak jakby naprawdę to się opowiadało komuś pierwszy raz. Jeżeli nagrywa się swoją babcię, tatę, ciocię, wy nawet nie zdacie sobie sprawy z tego, ile rzeczy może być potem niezrozumiałych dla postronnego słuchacza. Bo wy się już dobrze znacie, słyszeliście już tę historię, kojarzycie się, rozumiecie się w mig i na bieżąco nie jesteście w stanie kontrolować tego, czy ta narracja przebiega tak, że byłaby zrozumiała dla osoby trzeciej.
Często też osoby, które już znamy, opowiadają może mniej chętnie, mniej szczegółowo, bo przecież już to słyszałeś w nosiu, tak? Jeśli to opowiadałam ci 100 razy, opowiem to pokrótce. W tym sensie lepiej jednak wymienić się na krzyż, tak? Przynajmniej rodzicami, babcią, ciocią, wujkiem, żeby jednak trochę tych swoich członków rodziny czy osoby bliskie zdyscyplinować narracyjnie. No, skąd wziąć kontakt do osób, które nie są jakby z najbliższej sieci naszych krewnych i znajomych królika? My zawsze radzimy nagrywać osoby, jak to powiedzieć, takie znaczące w środowisku, jeżeli mamy jakieś środowisko na dany temat, tak? Tutaj w waszym przypadku to nie wiem, czy możecie znać w swoich społecznościach lokalnych jakieś osoby zaangażowane w ogóle w upamiętnianie działań Solidarności, ale być może tak, nie wiem tego. Podam przykład ze swojego podwórka, ale no, możecie go odnieść do siebie, tak? Jak nagrywamy osoby w jakichś miejscowościach poza Warszawą, to w pierwszej kolejności kierujemy się do jakiegoś tam kustosza lokalnego muzeum, jakiegoś lokalnego działacza na rzecz pamięci, do proboszcza, który wszystkich zna, w ogóle do takich aktywnych działaczy, którzy nawet jeżeli nie będą przez nas nagrani, mogą nas od razu skierować do kogoś, kto ma historię na ten temat i świetnie opowiada. A poza tym odzywamy się też do stowarzyszeń osób związanych z jakimś doświadczeniem. No, my nagrywaliśmy przede wszystkim osoby, które przeżyły drugą wojnę, więc to były takie stowarzyszenia byłych więźniów czy robotników przymusowych. No ale to też jakby rozumiecie, o co mi chodzi. Znaczący inni w danym środowisku. Jak taką osobę do rozmowy przekonać? Musicie się przygotować poważnie do tego pierwszego telefonu czy pierwszej wizyty, w tym sensie, że musicie naprawdę wiedzieć, o co wam chodzi i czego wy chcecie. Czyli musicie się przygotować dokładnie z tego, czemu służy to muzeum, na jakich zasadach będą udostępniane te fragmenty, że to jest poważna organizacja, w jakich projektach wcześniej uczestniczyliście i co ważne, może nawet ważniejsze niż powaga instytucji, powaga projektu, chociaż to też jest istotne i bardzo działa, wasze zaangażowanie, dlaczego dla was to jest ważne, bo pierwszy, że tak powiem, spychacz przy namawianiu kogoś na relację, na nagranie relacji, z jakim ja się spotykam, to to, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Nic takiego się nie wydarzyło. Moja historia nie jest ważna, nie wiem, nie byłem nic wielkiego zaangażowany, nie ma co, szkoda czasu. No i to jest ten moment, kiedy wy wkraczacie i wasze zaangażowanie i werwa i wy musicie, no, żeby przekonać tę osobę, że to jest dla was naprawdę ważne, musicie no, mieć w sobie to przekonanie, że to jest istotne. Także już przed tym pierwszym kontaktem naprawdę musicie się skupić, zastanowić się, dlaczego z tą osobą byście chcieli porozmawiać i wtedy będziecie mieli od razu w ręku te argumenty, żeby tę osobę do tego przekonać. Cel projektu, no to jest bardzo istotne, bo mogą od razu na samym początku o to dopytywać. No to jest jednak niepokojąca sytuacja, że ktoś z zewnątrz przychodzi i chce się umówić na spotkanie nagrywane, na rozmowę nagrywaną, która potem będzie udostępniona w internecie. Także musicie się dokładnie skupić na celach tego projektu. No i też odświeżyć sobie pamięć historyczną na ten temat, bo jeżeli traficie na kogoś, kto nam ma naprawdę dużo do powiedzenia, to może on już na tym wstępnym etapie was troszeczkę, w cudzysłowie oczywiście, przeegzaminować i sprawdzić, czy naprawdę się na tym znacie i czy naprawdę jesteście zaangażowani i czy naprawdę jesteście partnerami do rozmowy. No oczywiście ja mówię w wersji hard, tak? Nie każdy będzie taki spłoszony i zniechęcający, ale szykuję was na potencjalnie najgorsze, żebyście byli na wszystko gotowi. No i też ważne, co się stanie z nagraniem i tutaj nie wiem, jakie będziecie mieli zasady. My mamy w Domu Spotkań z Historią w Warszawie takie zasady, że zawsze po nagraniu podpisujemy deklarację zgody na nagranie. I tutaj się musicie nad tym zastanowić. Nie wiem, czy to Ula może coś potem wam dopowie, albo może dopiero zaczniecie się nad tym zastanawiać, nie wiem tego. Chodzi o przepisy ochrony danych osobowych. I tutaj wydaje mi się, że żeby móc wykorzystać takie fragmenty relacji, powinniście mieć jakąś zgodę świadka, ale to jest do sprawdzenia oczywiście. Jak już to ustalicie, no to będziecie wiedzieli, o czym możecie uprzedzać rozmówcę. My zawsze uprzedzamy, że taki dokument będzie podpisany i taki dokument gwarantuje, że ta rozmowa będzie wykorzystywana tylko do tych celów, o których rozmawiamy, tak? Do edukacji, popularyzacji historii i tak dalej.
Oczywiście nie każdy w ogóle chce nawet spojrzeć na te deklaracje, ale są takie osoby, które są bardzo wrażliwe na ten temat i takie rozważne, formalne. Dla nich taki dokument bardzo dużo znaczy. Spojrzałam, że jest nadreprezentacja tczewa, się uśmiechnęłam. Dobrze, co jeszcze? Jak zapewnić odpowiednie warunki do rozmowy? To są może drobnostki, ale to jest naprawdę istotne, żeby ten wywiad był wartościowy, bo może taki spoiler. Chciałabym, żebyście zrozumieli, że to, że jeżeli Wam się uda kogoś przekonać do rozmowy, to już otrzymujecie wielki dar, to taką właśnie czyjąś chęć do podzielenia się swoją osobistą historią, dobrą wolę, bo naprawdę nikt tego nie musi robić i duże zaufanie. I jeżeli już Wam się uda taką osobę pierwszy raz złapać i zapisać ich historię, warto naprawdę jak najwięcej, jak najgęściej z tą osobą porozmawiać, bo to jest taka wyjątkowa sytuacja, kiedy ktoś pierwszy raz coś opowiada spontanicznie, właśnie bez tych wszystkich nie wiem, frazesów, klisz narracyjnych. I w tym sensie warto jak najwięcej jego opowieści zapisać, a żeby te opowieści były potem przydatne, czy to dla Was, do innych projektów, czy dla innych badaczy, jeżeli się zgodzicie, postanowicie gdzieś to potem złożyć, w ogóle, żeby nie zmarnować tej okazji, to warto też zadbać o elementy techniczne, żeby ten wywiad, żeby nie było tak, że potem usłyszycie fajną historię, będziecie chcieli to wgrać na stronę muzeum, a się okaże, że w tle są jakieś trzaski albo że to się nagrało za cicho. W tym sensie może to brzmieć jak drobiazg, ale warto naprawdę te poświęcić 5 minut skupienia przed rozpoczęciem nagrania na to, żeby przypilnować sprzętu i przypilnować domowników, bo do czego dążę? Bardzo ważne jest, żeby nagrywać wywiady i bardzo zalecam, żeby nagrywać wywiady przy zamkniętych drzwiach, przy zamkniętych oknach, z pieskiem i kotkiem w drugim pokoju, z ciocią, wujkiem, dzieckiem w drugim pokoju, a najlepiej w ogóle poza mieszkaniem. Chodzi o to, żeby spróbować stworzyć warunki tak jak w studiu radiowym bez takich możliwości. Czyli może to być trochę krępujące, że przychodzicie do kogoś do domu i od razu tutaj się szarogęsicie, tak? Że przepraszam, muszę zamknąć drzwi, muszę zamknąć okno, ale trudno. No, to jest dla jakości nagrania niezbędne i bardzo Was przestrzegam przed tym, bo dużo mamy takich nagrań u nas w archiwum, nie powiem, że dużo, ale zdarzają się nagrania, które są naprawdę ciekawe, ale na piśmie. A jeżeli chcemy już puścić ten fragment, to w tle coś trzaska, ktoś zapomniał wyłączyć radia w drugim pokoju, albo kot mruczy, bo jest za blisko dyktafonu. Także to jest ważna rzecz. Nie wiem, na jakim sprzęcie nagrywacie, czy będziecie nagrywać, no ale to jest banał, ale podkreślę to. Im wyższą możliwą jakość zapisu ustawicie, tym lepiej. Jeżeli chcecie nagrywać wywiady na wideo, co zakładam, że tak będzie, to postarajcie się proszę o stabilizację obrazu. Czyli nie kręćcie proszę artystycznie z ręki. To może się wydawać wygodniejsze, ale taki stabilny obraz łatwiej będzie montować, jeżeli się zdarzy, że ktoś nie opowiedział czegoś tak płynnie i zgrabnie, jakbyście sobie tego życzyli. No i też jeżeli ten obraz będzie ustabilizowany, to znaczy, że gdzieś odstawicie ten smartfon czy aparat, kamerę, cokolwiek, Wy będziecie mogli utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą. To jest super ważne w historii mówionej. Jeszcze o tym porozmawiamy. Ja Wam o tym opowiem, bo na razie się nie czuję, jakbyśmy rozmawiali. Bateria, bardzo ważne. Jeżeli się zdarzy, że Wam się rozładuje ten sprzęt w trakcie nagrania, to jest to kompletna porażka. Także też pamiętajcie o tym wcześniej. Żebyście mieli miejsce. Jeżeli będziecie nagrywać na smartfonie, to zróbcie też na miejsce na pewno w telefonie. Żeby nie było po prostu takich kiksów, to jest bardzo deprymujące dla rozmówcy i dla Was też. I psuje trochę atmosferę nagrania, a atmosfera w historii mówionej, taka swobodna, zaufania, luzu jest bardzo ważna. No, to chyba tyle z tych warunków do rozmowy. Pamiętajcie o tym zamknięciu drzwi. I naprawdę zwierzątka domowe to jest zmora nagrań. Dobra. No to teraz już sam wywiad. Ja Wam opowiem o tym, jakby co się może dziać w trakcie wywiadu, ale też zastanówcie się sami, możecie pisać w międzyczasie, od czego Waszym zdaniem zależy to, czy rozmowa się uda. Jest bardzo dużo czynników. I taka rozmowa to nie jest przysłowiowa bułka z masłem, bo tak jak już Wam powiedziałam na początku, to nie jest tylko
To nie jest taka rozmowa przy kawce, nawet jeżeli włączycie dyktafon, tylko to jest takie zadanie, które stoi przed Wami i przed rozmówcą. I nie mówię o spinie, ale o takim poważnym podejściu do tego tematu. To jest konieczne, żeby ten wywiad był wartościowy i niezmarnowany, i też żeby uszanować czas obu stron. I w tym sensie rozmowa niestety nie zależy w pełni od Was. Ja mogę Wam powiedzieć teraz różne rzeczy o tym, co warto zrobić, żeby wywiad był dobry, ale niestety to nie jest tak, że jak spełnicie te kilka warunków, to ja Wam zagwarantuję, że wywiad będzie udany. No widzę, że nie macie na razie pomysłu, od czego może zależeć przebieg danej rozmowy. Spoiler, może zależeć na przykład od nastroju rozmówcy w tym dniu. I naprawdę to jest taka rzecz, na którą nie macie wpływu. Jeżeli Wam się uda przeskoczyć ten jakieś tam, nie wiem, zmęczenie czy rozdrażnienie tego dnia, to super, ale to się nie musi udać. I to już ma wpływ na całą narrację, bo ktoś może Wam opowiadać, nie wiem, zniechęcony, zmęczony, nie tak, jakby opowiedział to w jakiejś szczytowej formie, tak? Od czego jeszcze? Od płci, to ciekawe, ale no inaczej się opowiada, no po prostu tak już jest, inaczej się opowiada, inaczej opowiada kobieta kobiecie, inaczej mężczyzna mężczyźnie. Ja na przykład w pracy teraz już się staram zawsze nagrywać kobiety, bo po prostu wiem, że to lepiej gra i mamy więcej wspólnych tematów, po prostu, bo mamy wspólnotę doświadczeń. Co jeszcze? No to jest ważna rzecz w historii mówionej i do tego też Was zachęcam, chociaż wiem, że w takim entuzjazmie projektowym możecie chcieć nagrywać grupami. Naprawdę najlepiej by było, gdyby to było spotkanie face to face. Jedna osoba na jedną osobę. Możecie po prostu wytypować kogoś z Waszego zespołu, kto by najbardziej się tego nadawał, czy najbardziej by tego chciał. To jest właśnie związane z tym zaufaniem i takim skupieniem, o którym już Wam wspomniałam, i z kontaktem wzrokowym, bo historia mówiona, co ja zawsze lubię podkreślać, to nie jest przesłuchanie, to nie jest wywiad dziennikarski i to nie jest takie, nie o to w tym chodzi, żebyście przyszli, wyciągnęli te informacje czy fragmenty, które potrzebujecie do projektu i poszli. Tylko chodzi o to, żebyśmy się traktowali obie strony jak, no jak ludzie, po prostu po ludzku. Czyli to zależy też od tego, jaka chemia będzie między nagrywanym a nagrywającym. Czyli znowu to jest loteria. Jak zacząć taką rozmowę? Bez pośpiechu. Jak przychodzicie o kogoś na nagranie, to nie wyciągacie od razu tam, nie wiem, telefonu, kamery czy dyktafonu, tylko najpierw small talk, small talk, small talk. Chodzi o to, żebyście się trochę poznali, wyczuli, zakolegowali przed rozpoczęciem wywiadu. Co ważne, w trakcie wywiadu nagrywane. Tak, osoby starsze są zawsze bardzo chętne do rozmów z młodzieżą i chcą przekazać jak najwięcej wspomnień, ale też to jest co innego przyjść na spotkanie do szkoły, albo jeżeli przychodzi jakaś grupa uczniów do tej starszej osoby, żeby porozmawiać o czymś tam z historii, a jednak co innego, jeżeli ktoś przychodzi konkretnie na rozmowę tylko z tą osobą, jedna osoba, tak, na kilka godzin pełnego skupienia i takiego słuchania. Jest to drobna różnica i w tym sensie nie każda starsza osoba musi się od razu na to zgodzić, ale też z doświadczenia wiem, że jest to dla starszych osób bardzo ważne doświadczenie, też takie potwierdzające, że ich losy naprawdę są istotne i że naprawdę ktoś się tym interesuje i że to się może do czegoś przydać. Także to, tym się różni właśnie wywiad historii mówionej, że jest to spotkanie dwóch osób na troszeczkę innych zasadach. Wywiad taki. Chciałam wtrącić coś. Mówię, że chciałam wtrącić coś. Mogę? Tak. Przepraszam, że tak wybijam może, ale też wiem też, znając UW, że może być trudne to, żeby to była rzeczywiście rozmowa face to face, bo po prostu będą pewnie, wiecie, po prostu pewnie będą tacy, no, trochę tą sytuacją zaniepokojeni i to jest po prostu trudne, żeby przeprowadzić taką dłuższą rozmowę, ale też wiem, jak liczne są wasze grupy uczniowskie, wasze grupy projektowe. Wiem, że część z nich jest naprawdę duża i tam jest po 15, po 20 osób, co jest super, bo to znaczy, że dużo osób się angażuje w działania, ale to, do czego byśmy w tym momencie zachęcały, to żeby po prostu na rzecz tego konkretnego
konkretnego działania, jakim jest rozmowa, to były na przykład 2 osoby, a nie 7, które zaangażujecie w inne działania. Więc jeżeli to są 2 osoby, to też ma sens oczywiście, tylko żeby też to nie była taka grupa osób, która gdzieś tam wywiera presję na tym świadku historii, bo trochę właśnie inaczej się opowiada, bo jak siedzi i słucha 7 osób, to już trochę taki był wykład, prawda? No i nawet jak sobie o tym myślę, to byłoby to dla mnie na przykład bardzo deprymujące, gdyby nagle zasiadło przede mną 7 nastolatków, ja bym miała opowiadać i to jeszcze byłoby nagrywane, ale no skoro już wiem, że to są takie spore grupy, to od razu mogę sobie pomyśleć, że to nie jest tak, że to musi być praca dla jednej osoby. Bo w grupie można się zastanowić, po pierwsze w grupie można zrobić research na temat tej osoby, żeby też nie przyjść zupełnie zielonym i się zastanowić, o co można konkretnie dopytać. W grupie można właśnie sobie te pytania na dyspozycję do wywiadu przygotować i tak samo w grupie można pracować potem na tym wywiadzie. Co do samej sytuacji wywiadu, oczywiście najlepiej by było nagrywać to no, w kameralnym gronie, ale u nas też się zdarza, że wywiady są prowadzone, że powiem, w większym towarzystwie, tylko z tym założeniem, że inne osoby się nie odzywają z powodów, o których Wam wspomniałam, z powodów jakości nagrania, zapisu, tak? Czyli jeżeli już wiemy, że sprzęt jest włączony, to nie wchodzimy w słowo osobie nagrywanej. Jeżeli już ktoś wchodzi w słowo, to ta jedna ustalona osoba, właśnie żeby nie robić bałaganu potem w pliku. W tym sensie inne osoby mogą być na nagraniu, albo na przykład możecie się umawiać w czasie, kiedy sprzęt jest wyłączony, że teraz ja zadam pytanie, tak? Tylko żeby to nie był, że tak, no wielogłos, bo to się nie będzie za bardzo nadawało do przetwarzania. Ale w tym, no tak, nie musi być jedna osoba sam na sam, też, no tak, to deprymujące może być też dla drugiej strony. A możecie się zastanowić, jak to robić grupowo, ale najważniejsze jest jakby, żeby w samym zapisie no był ten jeden głos najważniejszej osoby, czyli świadka historii. I właśnie o głosie świadka historii szybko Wam powiem, zanim przejdę do tych, albo już trochę o nich mówię, o najważniejszych zasadach. Jak my nagrywamy? Ważna zasada wywiadów robionych w DSH to narracyjność, w tym sensie, że świadek sam ma jak najwięcej opowiedzieć. I to nie jest dlatego wywiad dziennikarski. My uprzedzamy przed wywiadem, że będziemy na początku zadawać mało pytań, też żeby się ten ktoś nie zdziwił, że przychodzimy i milczymy, tak? Ale uprzedzamy, że na początku zadajemy mało pytań, bo chcemy, żeby ta osoba przedstawiła nam swoją historię, swoją opowieść, swoją narrację, to jak ona pamięta i prosimy my akurat o opowiedzenie o całym życiu, tak? Tu wy możecie się zastanowić, czy chcecie opowieść o, nie wiem, PRL-u najpierw szerzej, tak? A potem o tych paczkach, czy najpierw o paczkach, a potem podążyć za tym, co tam się ewentualnie ujawni, ale warto uprzedzić na początku już rozmówcę, żebyście chcieli, żeby jak najwięcej ta osoba sama Wam opowiedziała o sobie, no bo właśnie zyskujecie tę unikalną perspektywę i od razu widzicie, co, jak on to zapamiętał i też jak on by to chciał przedstawić. To jest ważne w historii mówionej i trzeba mieć tego świadomość, że usłyszymy to, co ta osoba chce nam o sobie powiedzieć, ale to nie jest słabość, to jakby to jest coś do uszanowania i po prostu coś takie, żeby mieć to z tyłu głowy. Wiemy, że to jest indywidualna pamięć i no, świadek ma pełne prawo do tego, żeby opowiedzieć nam coś tak, jak chce, tak? No on poświęca nam swój czas, to jest jego historia. No właśnie, ta swoboda, swoboda narracji, ale też uważność i wrażliwość nagrywającego, w tym sensie, że nawet jeżeli jeszcze nie przechodzimy do części pytań, musimy być cały czas aktywni. To nie jest tak, że włączamy sprzęt, osoba nam zaczyna opowiadać swobodnie swoją historię, a my lecimy myślami daleko i po prostu jak zobaczymy, że bierze oddech, to się zastanawiamy, czy to już skończona opowieść, tak? Jesteśmy cały czas bardzo uważni, cały czas utrzymujemy kontakt wzrokowy, cały czas utrzymujemy też kontakt taki, no, bezdźwiękowy. Kiwamy głową, uśmiechamy się, kiedy ktoś opowiada coś śmiesznego, tak? Mamy poważną minę, kiedy ktoś mówi coś poważnego. Bezdźwiękowo udowadniamy, że słuchamy. Jednocześnie cały czas już albo notując sobie w głowie, albo w zeszycie, zapisujemy sobie jakieś wątki, które są niejasne, które będziemy chcieli potem uściślić, albo wątki, które nas szczególnie zainteresowały i będziemy chcieli o nie dopytać, tak? Jesteśmy cały czas aktywni. Jeżeli ktoś się wzruszy, zdenerwuje, nie przerywamy tego. I w tym sensie potrzebna jest wrażliwość nagrywającego. I chyba jeszcze zdążę Wam puścić fragment, tak? Który pokazuje, ile trzeba mieć, jak to powiedzieć, siły, żeby udźwignąć niektóre historie, ale też to jest taki wzorcowy przykład tego, jak udźwignęła osoba nagrywająca ciężar emocji osoby nagrywanej i jak to uszanowała.
A co jakby pan tak miał powiedzieć krótko, to co było takie najgorsze w tym obozie, w całym tym doświadczeniu? W obozie koncentracyjnym oczywiście. W samym tym pobycie w obozie, poza tym, że oczywiście stracił pan... Odizolowanie, proszę panią. Samotność. Samotność i rozpad, strach, że każdego dnia mogę nie doczekać. I ciężka praca. Także to nie jest to... To siedzi w człowieku. W jakim sensie odmieniło tak to życie, wie pani, takie swobodne. Człowiek czuje zawsze tą ten strach, który tam gdzieś głęboko siedzi. Trudno to opisywać słowem. Tyle lat i mimo wszystko. No, dałam wam taki mocny fragment, ale jakby dobitnie pokazujący to, jak sobie radzić ze wzruszeniem czy zdenerwowaniem osoby nagrywanej. I widzicie, jakby w tym fragmencie duża część to była cisza, taka ciężka, że mi zawsze zaczyna walić serce mocniej, jak ten fragment pokazuje, ale też no, mogę sobie tylko wyobrażać, tak, co czuła osoba nagrywająca. I chodzi o to, żeby się nie spłoszyć tą ciszą, nie spłoszyć się tym wzruszeniem, nie przerywać tego, tak? Nie zadać za szybko kolejnego pytania. Myślę, że wzruszenie akurat w historiach o PRL-u też się może pojawiać. To nie jest tak, że się musicie bać tej ciszy czy stresu rozmówcy, tylko jakby jesteście przy nim, żeby go przez to przeprowadzić. I, jakby, dopóki on nie da sygnału, że już jest gotowy na następne pytanie, bądźcie z nim po prostu, tak? Tutaj pan Henryk napił się wody i był gotowy na następne pytanie, ale nikt go z tym nie popędzał. No, myślę, że to nie jest tak, że to musi was przerażać. To jest coś bardzo wzbogacającego, takie też przeżywanie wspólnych wzruszeń. Nic strasznego. No. Myślę, że na pewno coś wartościowego. Co jeszcze wam chciałam powiedzieć a propos, kończąc oczywiście. A propos pytań, tak? Bo tutaj nagrywająca Kasia zapytała, najpierw zapytała, co było takiego strasznego, a potem jakby podtrzymała tylko ten temat, tak? Że to niewyobrażalne. W tym sensie to nie jest tak, że musicie sobie przygotować listę pytań, a potem odczytać je z kartki, bo tak się umówiliście w projekcie. To jest rozmowa dwojga ludzi. Możecie sobie przygotować jakieś takie dyspozycje, tematy, które chcecie poruszyć, ale to, jak zadacie to pytanie, po prostu zależy od tego, jak się toczy rozmowa. Bądźcie naturalni, nie bądźcie robotami, które przyszły na wykonać jakieś zadanie. Po prostu też zaufajcie sobie, rozmawiajcie jak, nie wiem, z kimś krewnym, tak, z kimś bliskim, z kimś na pewno wam życzliwym, bo się zgodził na tę rozmowę. Pytania na pewno najlepsze są otwarte. Jak pan pamięta, z czym się panu kojarzy, proszę opowiedzieć o tym, a jak to było,
takie otwierające rzeczy, tak? Albo podtrzymujące wypowiedź osoby nagrywanej, w tym sensie, że na przykład o, nie mogę sobie tego wyobrazić, tak? A to dla mnie bardzo ciekawe, tak? Jeżeli ktoś mi zacina się troszkę, to możecie tak podtrzymać tę wypowiedź i jeszcze dać szansę ją jakoś poszerzyć takim, no tylko właśnie takim zagajeniem. Nie bójcie się tego też, że ktoś się zatnie i, nie wiem, patrzy na was i czeka na znak, czy to jest okej i czy mam mówić dalej. Tylko po prostu zawsze te 1 czy 2 sekundy dłużej niż normalnie byście może wytrzymali w rozmowie, warto przeczekać w sytuacji nagrania. No, czyli tak po ludzku. No i co super ważne, zgoda na nagranie, dlatego to zapisałam, bo to nie jest zawsze jasne w sytuacji nagrywania wywiadu, kiedy jest włączony sprzęt. O tym zawsze pamiętajcie. I w związku z tym, że pewnie będziecie sobie montować te wywiady potem, to tym bardziej się nie bójcie takich brudków, tylko mówcie wprost, jeżeli ktoś coś zaczyna mówić, na przykład przy tej kawce, czy mam już to nagrywać, czy mam już włączyć sprzęt, albo a teraz wyłączę sprzęt, dobrze, bo ktoś was o to poprosi, tak? A teraz znowu włączam. Nie bójcie się takiego brudu, bo to sobie potem w montażu wytniecie, a jesteście przynajmniej super poprawni i w porządku wobec osób nagrywanych, bo to jest tak, że jak rozmowa się niesie, zapomina się o sprzęcie i to wy jesteście tutaj akurat od myślenia i od pilnowania praw osoby nagrywanej. No i to właściwie wszystko, co wam chciałam powiedzieć w telegraficznym skrócie. Mam nadzieję, że ten fragment na koniec was nie przygniótł. No, może macie jakieś pytania do mnie? To ja tylko uzupełniając a propos tej zgody na nagranie. Trochę zależy też od tego, co chcecie z tym nagraniem zrobić. Myślę, że jeżeli ono jest na takie potrzeby wasze, po prostu szkolne, to być jakby trochę jakakolwiek zgoda, ale też wydaje mi się, że wy i czy ośrodek Kajta udostępnia takie, jakby taki przykład zgody, który można wykorzystać i też zależy właśnie, co chcecie zrobić, bo też jeżeli na przykład w ogóle uczniowie i wy popłyniecie na fali historii mówionej i stwierdzicie, że w ogóle znajdziecie super świadka historii i chcecie wywiad, który naprawdę można przekazać do archiwum, bo to nie jest tak, że tylko profesjonaliści mogą nagrywać wywiady. Jest bardzo dużo takich archiwów społecznych, archiwów lokalnych, w których się okazuje, że nagle... Tak, macie jakieś super ciekawe nagranie albo chcecie, nie wiem, przekazać do waszego lokalnego muzeum u was w miejscowości, to, no to właśnie to może, to powinno być takie oświadczenie. Ja może po prostu spytam Maję po webinarium i przesłałabym wam wzór takiego oświadczenia, bo właśnie trochę nie wiecie, w którą stronę ten projekt pójdzie, jeżeli właśnie na przykład w przyszłym roku stwierdzicie, że chcecie, nie wiem, zrobić jakoś, upamiętnić jakąś rocznicę, czy chociażby w tym roku jest rocznica wydarzeń marca 68 roku, czy po prostu dużo rzeczy się dzieje, które moglibyście chcieć nagrać, no więc jakby tutaj wtedy użyć lepiej takiej podkładki, żeby później nie żałować, że coś, co super nagraliście, to trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Tak, ja wam potem przez Ulę mogę przekazać taki nasz formularz zgody, który możecie sobie edytować, bo my tam wypisaliśmy wszystkie rzeczy, którym się zajmuje Dom Spotkań z Historią, tak? Ale formułka o danych osobowych jest poprawna. I jeszcze inna rzecz, jak od razu Ula powiedziała, mi się skojarzyło, to też nie jest tak, ja wam powiedziałam, że ta pierwsze spotkanie to jest unikalna okazja i jasne, ale może zdarzyć się tak, że spotkacie kogoś, nawet się nie będziecie spodziewali, tak, że potoczy się tak super ta opowieść i ta osoba ma jeszcze więcej historii, to nie przejmujcie się, możecie wrócić potem na nowo, tak, już ze skupieniem na wywiad biograficzny, który byście chcieli przeprowadzić tak od A do Z wielogodzinny i wtedy możecie skorzystać ze wskazówek też, którymi my się chętnie dzielimy i potem możecie złożyć taki wywiad czy w własnym archiwum lokalnym, czy nawet u nas w Domu Spotkań z Historią. Także jak trafić, jak was weźmie bakcyl w historii mówionej, to ja jestem pierwsza do tego, żeby wam pomóc. Tak, to może wkleję tutaj zaraz, też po webinarium przesłałam takiego maila i prześlę wam maila do Marii, gdybyście chcieli się z nią kontaktować. Mam nadzieję, że... Ale powiedziałaś to, że jesteś... Ja bardzo wierzę w historię mówioną i myślę, że jakby to może być płoszące. Ja sama pamiętam, jak się bałam przed pierwszym wywiadem, a teraz już wiem, że warto. Ale właśnie naprawdę zaświadczam, że mój jeden z pierwszych wywiadów, który uważam za najsłabszy, jaki zrobiłam, to jest wywiad, który zrobiłam sama ze swoją babcią. Czyli ja nie wymyślam.
dopiero jak go przesłuchałam, zobaczyłam, że babcia dużo mówiła jakby, no ale to, ale to była po prostu, to był zapis naszej kawki. I w tym sensie naprawdę powtarzam po raz setny, no, im mniej znacie osobę, którą nagrywacie, tym lepiej dla wywiadu. Czy macie może jakieś pytania? Bo zostało nam 10 minut naszego czasu antenowego i też zapraszamy, żeby spytać o coś w kontekście może waszych projektów albo o jakieś takie doświadczenia związane z historią mówioną. Jeżeli ktoś z was ma słuchawki i mikrofon i chciałby coś powiedzieć na wizji i fonii, a nie tylko napisać na czacie, to też niech napisze na czacie, że chce. Tak. To wtedy po prostu włączę tutaj typ takiej dyskusji. To dajmy sobie jeszcze może chwilę. Jeszcze wam tylko powiem, jak chcecie sobie to przetrawić, to wszystko, co wam powiedziałam w ekspresowym tempie, na tej stronie relacjebiograficzne.pl, tutaj, do której link zamieściłam, też zawiesiliśmy taki tutorial o tym, jak nagrywać i możecie sobie przeczytać na spokojnie i się wtedy zastanowić. I też na tej stronie możecie zobaczyć pełne wywiady, jakbyście chcieli wyczuć, tak, na czym polega prowadzenie wywiadu. Tam też widać ślady osób nagrywanych, bo wszystkie pytania też są nagrane, to jasne. Więc może to taka inspiracja i rozruch tam na was czeka. Korzystanie jest bezpłatne z serwisu, tylko musicie się zarejestrować. Zatwierdzę każdą waszą aplikację o rejestrację. Widzisz, jakieś pytanie się pisze, albo to nie pytanie. Albo to pożegnanie. Może to reprezentacja z Tczewa. Tczewa, przepraszam. Z takich technicznych jeszcze kwestii może powiem, że zachęcałyśmy was do tego w solidarnej szkole, żeby opisywać wasze przedmioty zdobyte przez was za pomocą karty eksponatu, czyli takiej karty pracy, w której jakby są już włożone pytania dotyczące no, tych przedmiotów, tak? Czyli czy ten przedmiot wiąże się ze stanem wojennym, albo jaka była rola tego przedmiotu dla jego właściciela. I też oczywiście, jeżeli nie odpowiecie na część tych pytań, albo wymyślicie jakieś swoje pytania, to jakby oczywiście jest otwarta opcja i tak jak powiedziała Maja, żeby jakby nie blokować się na tym, że mamy jeszcze jakieś pytanie, które jest niezadane, a tutaj ono jest w karcie, więc to zrobić, więc jakby też, żeby to było jakieś takie naturalne spotkanie i po prostu dla uczniów jakaś wartość dodana, spotkanie właśnie z takim świadkiem historii, żeby tak sobie pozwolić popłynąć właśnie w zadawaniu tych pytań albo w słuchaniu. To jest może banał, ale jakby podążanie za opowieścią świadka to jest coś super ważnego, bo to pokazuje też jemu, że go słuchamy. I w tym sensie te takie pytania najmniej pasujące do tego, co właśnie on powiedział, lepiej zostawić na sam koniec, bo to jasne, że macie jakieś swoje pytania i też je chcecie zadać, ale w pierwszej części najlepiej zadawać pytania a propos tego, co właśnie zostało powiedziane. I dlatego właśnie musicie być zawsze bardzo czujni. Tak, trochę to nagranie, które puściłaś na końcu właśnie, to kiedy była ta cisza, to ja już miałam w głowie po prostu pięć pytań, które, albo pięć komentarzy, które już bym w tym momencie powiedziała na pewno. Aha, no tak. Albo właśnie jakoś, żeby pociągnąć za język, bo widać, że jakby jest pan, kto jest zblokowany, ale żeby mu tak ułatwić. A wcale nie jest tak, że jak wyciągamy rękę i podpowiadamy pytanie, to jest łatwiej. Anna spytała, a gdzie można znaleźć karty eksponatu, karty przedmiotu? Po pierwsze, wszystko się znajduje w takim artykule, który jest na stronie internetowej u nas
które jest na stronie głównej i nazywa się Muzeum Online. I tam jest opisana cała ta koncepcja, jakie jest zadanie, o co chodzi, materiały dodatkowe, filmy przykładowe i też właśnie ta karta eksponatu, gdzie znajdują się pytania. A co więcej, dzisiaj Wam wysłałam jeszcze z zaproszeniem na to webinarium taką przykładową kartę eksponatu, którą wypełniła nasza wolontariuszka Aga, w której po prostu odpowiedziała na te pytania, które zadaliśmy, żebyście wiedzieli, mogli pokazać uczniom, o co chodzi, jak takie wypełnienie takiej karty może wyglądać. I jeszcze po webinarium, żeby mieć pewność, że to nie uciekło, to ja jeszcze podeślę te informacje na temat Muzeum Online wraz z mailem Marii i z linkiem do tego webinarium, tylko muszę go załadować na YouTube'a. Jeszcze jest pytanie od Joanny, od Sylwii, przepraszam. Czy może być więcej eksponatów do muzeum online? Mam kilka z czasów PRL-u. Zapraszamy, jasne, żeby było ich więcej. My zaproponowaliśmy jeden, żeby uczniowie mogli się po prostu skupić na jakimś jednym przedmiocie, bo też wiemy, że jak już zaczniecie grzebać w jego historii, to może być trudne, ale oczywiście to może być więcej. Pamiętajcie o zdjęciach, żeby to można załączyć i też koniecznie po praw autorskich napiszcie, kto jest autorem tego zdjęcia, bo jeżeli nie dostaniemy informacji, kto jest autorem zdjęcia, to po prostu nie będziemy mogli go umieścić w muzeum. Joanna spytała, czy historia mówiona jest konieczna do umieszczania w muzeum online. W tym sensie na pewno poznanie historii danego przedmiotu będzie od Was wymagało w jakimś stopniu historii mówionej, to znaczy spotkania ze świadkiem historii i usłyszenia historii tego przedmiotu, bo nie chodzi tylko o to, żebyście przysłali nam zdjęcie, tylko ciekawa jest historia, która za tym przedmiotem stoi. Więc czy wymaga? W pewnym sensie myślę, że wymaga. Myślę, że nie wymaga tego wszystkiego, o czym też mówiła Maria, to znaczy tego, żeby nagrać wywiad biograficzny. To tak trochę celowo poszerzyłyśmy kontekst tego seminarium, żeby Was zachęcić w ogóle do historii mówionej. A to, co robimy w Solidarnej na ten moment, to jest to, że zbieramy pamiątki związane z latami 80. i ich historię. Ale to może być oczywiście w okrojony sposób przez Was zrealizowane. I jeszcze pytanie od Magdaleny. Czy można prowadzić wywiad zbiorowy? Pytam, ponieważ moi uczniowie zostali zaproszeni przez członków Solidarności Huta Warszawa. No właśnie, wyrywam się, bo zobaczyłam to pytanie. Jak rozumiem, chodzi o to, że członkowie Solidarności chcieliby naraz opowiedzieć swoje wspomnienia. Jeżeli dobrze rozumiem, to jestem przekonana, że udałoby się ich namówić na to, żeby każdego z nich jednak osobno nagrać, chociażby używając tego argumentu, na który ja lubię spychać takie rzeczy może mniej wygodne w sytuacji nagrania, dla dobra jakości technicznej nagrania, żeby to było do porządnie nagrane. Może ja niekoniecznie chcę, ale muszę. I w tym sensie warto by ich zachęcić do tego, żeby jednak ich pojedynczo nagrać tak, żeby właśnie sobie nie wchodzili w słowo, żeby każdy mógł powiedzieć ile chce, żeby zapisać pojedynczo ich opowieści. I myślę, żeby się na to zgodzili. Na pewno tak by było lepiej. Nam się zdarzało nagrywać wywiady zbiorowe w latach 90. i po prostu z doświadczenia wiem, że to jest bardzo trudne, żeby potem nad tym pracować, bo te głosy się nakładają, przerywają sobie. Także apeluję, żeby namawiać, żeby każdego z nich osobno nagrać. Znaczy możecie zrobić spotkanie takie na rozruch w grupie, ale potem rozejść się w różne kąty i nagrać pojedynczo tych panów. Ja widzę, że Magdalena też napisałaś, że będzie ciężko, wiadomo, bo to po prostu jest pewnie kupa pracy, żeby się z nimi wszystkimi spotkać, ale myślę, że oczywiście takie spotkanie, w którym oni wszyscy mówią, ma sens i też jest super ciekawą przygodą dla uczniów, ale myślę, że super byłoby w ogóle na przykład zadanie im tego samego pytania, na które potem uczniowie dostrzegają, że każdy powiedział absolutnie jakąś inną odpowiedź, miał inne przeżycia, inne emocje, a dodatkowo w ogóle to wydarzyło się coś zupełnie innego i on inne fakty zapamiętał. Więc tak, żeby pokazać im w ogóle właśnie w praktyce, że tej historii nie ma jednej i że to jest taki wielogłos na temat historii. Jeszcze wiecie co, myślę, że to mogło być też zaskakujące dla samych panów w Solidarności, bo nie widzę przeszkód, żeby nagrać z nimi jakieś opowieści na jeden temat,
jak pamięta pan to, to i to, a potem sobie to zestawić i jeszcze razem przegadać, tak? I zestawić te ich wspomnienia, bo może oni sami sobie nie uświadamiają, że zapamiętali jakieś sytuacje inaczej i to też będzie ciekawe na pewno dla wszystkich stron. Na tak. pewno dadzą radę, niech walczą. To brzmi już jak duży projekt rzeczywiście, ale trzymamy kciuki, jakby też wszystko co tworzymy w programie na tym etapie jest na wolnej licencji, więc jeżeli na przykład natchnie was, żeby zrobić taki projekt w przyszłym roku, to nic nie stoi na przeszkodzie, my służymy pomocą, jeżeli teraz z jakichś powodów to po prostu nie ma szans, żeby się odbyło, no to można spróbować zrobić jakąś okrojoną wersję i później spróbować też coś, jakoś kontynuować po prostu ten temat. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za wszystkie pytania i za zaangażowanie. Ja bardzo dziękuję Marii za opowiadanie o... wszystkim zgromadzonym. Tak, o historii mówionej. Tak jak powiedziałam, podsyłamy wam wszystkie materiały po tym webinarium i przede wszystkim życzymy w ogóle super inspiracji i właśnie zajawki i takiej energii, żeby się historią mówioną zajmować. Trzymam kciuki, wierzę w was. I życzymy jeszcze super udanych ferii wielu województwom, które są teraz na feriach. U nas w Warszawie, w Mazowieckim już się skończyły, ale jeszcze trzymamy kciuki za super wypoczynek. I do usłyszenia. Dzięki. Pa.